Zanim przejdziemy do tego odcinka, potrzebujecie mojego kontekstu. Otóż to jest Sony Xperia Z. Ta pierwsza Z-ka z roku 2013. Jest to mój aktualny telefon. Został on wzięty jakoś miesiąc po premierze i wtedy już nie był za dobry, jeżeli chodzi o wydajność baterii, ponieważ wystarczyło jakieś 14 godzin bardzo luźnego użytkowania, żeby rozładować baterię do zera. Dzisiaj, czyli po prawie 6 latach, oczywiście jest jeszcze gorzej. Tak więc postanowiłem ją odciążyć w związku ze wszelkimi multimediami. Jeżeli chodzi o przeglądanie YouTube'a, do tego mam swoją Yogę, która bardzo fajnie się składa, jest bardzo poręcznym laptopem. Jeżeli chodzi o zdjęcia, a także filmy, no to oczywiście mam swój aparat, do którego aktualnie mówię. Ale co jeżeli chodzi o muzykę? Ponieważ najdłużej właśnie ten telefon został z moją muzyką na karcie pamięci. W związku z tym, że coraz bardziej pochłania mnie audiofilia, to i pliki muzyczne, które posiadam na karcie, ważą coraz więcej w związku z wyborem flaków i wawek zamiast podstawowych MP3-ek. Dlatego też i w tym aspekcie postanowiłem ten telefon odchudzić. Tak więc postanowiłem kupić 2 miesiące temu oddzielnego grajka i wydaje mi się, że dzisiaj jest dobry moment, żeby wreszcie zrobić jego recenzję, ponieważ nie jest ich bardzo dużo na polskim YouTubie, a wydaje mi się, że jest to urządzenie, które przydałoby się niejednemu słuchaczowi muzyki. Tak więc dzisiaj zapraszam Was na recenzję DAPA X Duo X32. Na początku kilka wyjaśnień. Otóż X Duo X32 jest to DAP. Jak to każdy odtwarzacz muzyczny, posiada własny wzmacniacz, a także DAC-a. I teraz sprawa wygląda następująco. Jeżeli podłączymy X Duo przy pomocy USB i wybierzemy dobrą opcję w ustawieniach, to jego wzmacniacz, a także DAC może zostać wykorzystany przez komputer jako karta dźwiękowa. Innymi słowy, jeżeli posiadacie bardzo słabą kartę dźwiękową w laptopie bądź w komputerze, albo nie posiadacie jej wcale, jak to jest w przypadku mojej Luoxy, która stoi po mojej prawej, to możecie wykorzystywać X Duo jako oddzielną kartę dźwiękową przy pomocy USB, co jest naprawdę fajne i jest naprawdę spoko, jest naprawdę przydatną rzeczą. Trzeba jeszcze wspomnieć, że w przypadku DAP-ów, zwłaszcza tych najtańszych, przy używaniu ich jako oddzielna karta dźwiękowa czasami może występować opóźnienie. I w przypadku chociażby Shanlinga M0 czasami jest to nawet kilka sekund, więc oglądanie filmów czy robienie czegokolwiek innego jak słuchanie muzyki jest praktycznie niemożliwe. Tak w X Duo X32, jeżeli podłączycie to normalnie pod USB 2.0 i macie sterowniki, to opóźnienie najczęściej wynosi jedynie 0,2 sekundy, tak więc mówię Wam po prostu o tym, ponieważ to opóźnienie jest, ale tylko jeżeli się na nim skupicie, bo tak to po prostu w realiach normalnego życia go nie zauważycie albo się po prostu do tego przyzwyczajicie. No i teraz przejdźmy do krótkiej specyfikacji. Ja omówię ją krótko, ale jeżeli chodzi o wylistowanie jej całej, to macie tu oczywiście gdzieś prawdopodobnie w rogu. Otóż sprawa wygląda następująco. Wzmacniacz OPA1652 plus LMH6643, które dają razem 210 mW przy impedancji 32 ohmy. Bateria 2000 mAh. Ekran IPS 2,4 cala o rozdzielczości 240x320, który dotykowy nie jest. DSD 128, HiBiLink, Bluetooth 4.0 dwukierunkowy, o których jeszcze zaraz powiem. No i waga 112 gramów. Przejdźmy teraz do samej budowy. Otóż w większości X Duo X32 jest zrobiony z metalu, tylko u góry ma pokrywkę z twardego plastiku po to, żeby Bluetooth 4.0, komunikacja Bluetooth mogła działać. Jeżeli chodzi o lewą stronę, mamy tutaj czerwony przycisk do włączenia, podgłaszanie, ściszanie, dalej mamy slot karty pamięci i przy tym się zatrzymamy, ponieważ X Duo X32 jest w stanie przyjąć kartę pamięci microSD, chociaż producent domyślnie mówi, że maksymalnie jest ona w stanie przyjąć 256 giga, to są osoby na forach, które mówią, że miały szczęście z kartami 400 gigabajtowymi i były one odtwarzane bez problemu, więc zakładam, że to po prostu zależy od karty, ale nieoficjalnie jesteście w stanie włożyć tutaj nawet 400 gigabajtów. Na dolnej ściance mamy wyjście słuchawkowe, port line out, a także USB typu C. Przy pomocy portu USB typu C możemy ładować naszego grajka, możemy wrzucać muzykę na kartę pamięci, kiedy jest aktualnie włożona do urządzenia, a także ma ona funkcję OTG, dzięki czemu jeżeli posiadamy jakieś dyski przenośne, które są właśnie na USB typ C, to możemy je podłączać i X Duo rozpozna je po prostu jako oddzielna pamięć, dzięki czemu będziemy z niej mogli odtwarzać naszą muzykę, co też jest jak najbardziej spoko. Przejdźmy teraz do samego przodu. Otóż u góry mamy małą diodę LED i ona sygnalizuje różne rzeczy, jak na przykład to, że bateria jest bardzo słaba, bądź to, że nasz grajk aktualnie działa, kiedy jest wyłączony ekran, co jest jak najbardziej spoko i więcej DAP-ów powinno mieć taką opcję.
Dalej, pod tą samą powłoką, która jest bardzo, ale to bardzo odbijająca, mamy ekran IPS 240x320, 2,4 cala. Nie jest to ekran dotykowy. Do nawigacji służą nam przyciski fizyczne, które są oczywiście niżej. Czas teraz nasze urządzenie włączyć. Wystarczy nam tylko trzymać przycisk włączenia przez jakieś 2 sekundy i po około 10 sekundach możemy odpalić naszą muzykę. Więc najpierw przejdźmy do tego, jak wygląda interfejs, ponieważ jest to jedna z rzeczy, która szczerze mi się nie podoba. Otóż interfejs jest to HiBiOS i kiedy po raz pierwszy wejdziemy do menu, to będziemy mieli wrażenie, że aktualnie mamy w rękach jakiegoś iRivera z 2005 roku, ponieważ ten interfejs właśnie tak wygląda. W lewym górnym rogu mamy aktualny poziom głośności i także znaczek Bluetooth, jeżeli aktualnie moduł Bluetooth jest włączony. Po prawej mamy tryb gain, czyli aktualnie który tryb mocy jest włączony. Może być on albo na low, albo na high. Dalej mamy symbol play pause, żeby nam przekazać, czy aktualnie muzyka jest włączona, czy też nie. No i oczywiście wskaźnik baterii, który jest sygnalizowany 4 zwykłymi paskami. Tak więc w lewym górnym rogu mamy music browser. I music browser to jest po prostu miejsce, gdzie możemy po folderach szukać naszej muzyki i ją dowolnie odtwarzać. Otóż w folderach sprawa wygląda następująco. Jeżeli naciśniemy właśnie przycisk opcji, czyli te 4 kafelki, to możemy tylko i wyłącznie dany folder usunąć. Ale co mnie jeszcze bardzo denerwuje, otóż jeżeli mamy bardzo długie nazwy właśnie folderów, to one się będą bardzo powoli przesuwać właśnie lewo i prawo i szczerze powiedziawszy, według mnie ta prędkość powinna być jak najbardziej troszeczkę szybsza albo chociaż właśnie opcjonalna, żeby można było sobie ją samemu przestawić. No i jest jeszcze sprawa druga, otóż w folderach ani tak w ogóle, tak naprawdę w ogóle w tym DAPie nie możecie zmieniać trybów sortowania waszych plików. Otóż zawsze to będzie po alfabecie, co jest dla mnie bardzo frustrujące, ponieważ jeżeli odtwarzamy album z plików, to najczęściej właśnie te piosenki są przemieszane i ten album nie idzie tak jak trzeba. Dopiero trzeba właśnie wejść do kategorii albumów w muzyce, gdzie jeżeli jest dobrze poustawiane, jest właśnie otagowany album, to wtedy dopiero będzie wam otwarzać dobrze. Jeżeli nie, to właśnie także X-Duo będzie wam randomowo odtwarzać wasze piosenki po alfabecie, co jest dla mnie bardzo złą rzeczą i wydaje mi się, że to powinno się zmienić, a przynajmniej powinniśmy dostać opcję sortowania plików. Dalej mamy okno My Music, w której po prostu mamy naszą całą muzykę, która jest już po prostu otagowana i opisana. I dalej mamy jeszcze oczywiście playlisty. Nie możemy tworzyć własnych playlist. Mamy tylko kilka jakby stworzonych już domyślnie playlist i to jest głównie dlatego, że X-Duo nie ma tutaj po prostu możliwości wrzucania żadnej klawiatury ani niczego. Jeżeli chodzi o opcje ulubionych, a także playlist, szczerze powiedziawszy mi się one nie podobają, ponieważ mają tylko i wyłącznie opcję dodawania pojedynczego, jeżeli chodzi o piosenki. Dlatego też to by było bardzo żmudne w moim przypadku dodawanie pojedynczych piosenek, dlatego wolę po prostu jakby pójść do komputera i wstawić jakiś specjalny tag, dzięki któremu właśnie moje ulubione piosenki będę w stanie szybciej identyfikować, na przykład po gatunku czy też albumie. Dalej przechodzimy do opcji muzycznych, jest tutaj ich naprawdę wiele i na przykład z tych najważniejszych mamy coś takiego jak właśnie filtry cyfrowe, które możemy sobie ustawiać, mamy tryby jeżeli chodzi o DSD, mamy equalizer i tutaj się zatrzymałem, ponieważ szczerze powiedziawszy equalizer nie działa tutaj tak dobrze jak w przypadku innych urządzeń, które equalizer u mnie posiadały, ponieważ on jest taki nieinwazyjny, po prostu jeżeli chcemy zrobić jakąś większą po prostu różnicę, to musimy czasami nawet dodawać po 4-6 dB na daną sekcję, no i trzeba jeszcze powiedzieć, że właśnie jest on podzielony na 10 sekcji, tak więc szczerze powiedziawszy on mi się nie podoba i według mnie nie ma on trochę tutaj racji jakiegoś większego bytu. Przechodząc dalej mamy ustawienia systemowe i tutaj zaczynają się ważniejsze rzeczy. Możemy ustawić tryb USB i może to być albo tryb USB właśnie karty dźwiękowej, która może zostać wykorzystywana przez komputer albo właśnie zwykłego USB do przerzucania muzyki na X-Duo. Z ciekawszych opcji mamy tutaj także coś takiego jak Car Mode. Jeżeli posiadacie kamerkę GoPro, to zapewne wiecie o co chodzi. Otóż możecie wrzucić X-Duo na przykład do samochodu, podłączyć go pod USB z zapalniczki i kiedy tylko dostanie zasilanie, to będzie się włączać i odtwarzać muzykę, a kiedy będzie to zasilanie wyłączane, to X-Duo będzie się wyłączać. No i ostatnią ważną rzeczą w ustawieniach jest właśnie blokowanie przycisków, ponieważ sprawa wygląda następująco. W X-Duo przyciski chodzą bardzo lekko. Więc jeżeli mamy aktualnie X-Duo włożone do kieszeni i nie mamy zablokowanych przycisków,
to szczerze powiedziawszy będzie to po prostu droga przez mękę, ponieważ będą one się Wam w kieszeni wklikiwały cały czas, pauzując muzykę, przesuwając do randomowych momentów, co jest naprawdę złe. Dlatego też, jeżeli nie posiadacie żadnego etui, a etui jest dostępny tego X-Duo, to radzę Wam po prostu zablokować wszystkie przyciski, jakie znajdują się na przednim panelu. A jeżeli posiadacie skórzane etui, które możecie kupić nawet w Polsce za 39 zł, to jak najbardziej możecie wszystkie przyciski włączone zostawić i rekomenduję kupienie właśnie tego skórzanego case'a. Przed ostatnim oknem jest funkcja Bluetooth. Otóż możemy połączyć z X-Duo nasze bezprzewodowe słuchawki i słuchać na nich muzykę, której aktualnie znajduje się na naszym odtwarzaczu. Mamy jeszcze jedną funkcję, która się nazywa HiBeLink. HiBeLink to jest opcja, dzięki której możemy połączyć X-Duo z naszym telefonem po Bluetooth i przy pomocy apki sterować właśnie muzyką, która znajduje się na X-Duo przy pomocy telefonu, co jest naprawdę spoko. Ale X-Duo idzie o jeszcze jeden krok dalej. Otóż jest to Bluetooth dwukierunkowe, dzięki czemu możemy na przykład podłączyć je do wieży, która nie posiada normalnie Bluetooth, połączyć ją z telefonem i słuchać Spotify'a, ponieważ X-Duo może działać jako odbiornik Bluetooth. Tak samo działa w tę stronę. Jeżeli podłączymy telefon do X-Duo po Bluetooth i włączymy Spotify'a i podłączymy słuchawki właśnie do X-Duo, to możemy po prostu słuchać Spotify'a bez ingerencji naszego telefonu, dzięki czemu możemy korzystać właśnie z usług streamingowych, co jest też bardzo ważną kartą przetargową, jeżeli chodzi właśnie o odtwarzacze muzyki, ponieważ najczęściej takiej opcji właśnie odtwarzacze nie posiadają. Sam się przyznam, jest to opcja, która jest najczęściej używana ze wszystkich właśnie w tym urządzeniu, kiedy tylko wracam do domu rodzinnego, po prostu podłączam X-Duo pod wieżę Technicsa, którą wielokrotnie już widzieliście na moich materiałach, łączę właśnie X-Duo z laptopem i dzięki temu mogę oglądać filmy na łóżku, które znajdują się 3 metry dalej i słuchać dobrego dźwięku właśnie z mojej wieży, co jest jak najbardziej spoko i bardzo chciałbym, żeby po prostu wszystkie DAPy taką funkcję miały. Teraz przejdźmy właśnie do samego okna muzycznego. Otóż na górze ten pasek się oczywiście nie zmienił, oprócz tego, że dodany został napis Music Playing, który według mnie nie ma żadnego sensu i nie powinien w ogóle tutaj istnieć. A na dole mamy takie informacje jak na przykład jaki jest aktualny czas piosenki, która to jest piosenka w naszej liście odtwarzania, jaki jest tryb odtwarzania, czy on jest losowy, czy on idzie w kolejności, czy może odtwarzamy cały czas tę samą piosenkę. Kiedy otworzymy opcję przy pomocy przycisku tych czterech kafelek na dole, w lewym dolnym rogu, otwierają nam się opcje takie jak na przykład przełączanie gaina, ponieważ mamy tutaj gain low, a także gain high, dzięki czemu po prostu możemy zwiększyć pobór mocy, jeżeli na przykład mamy mocniejsze słuchawki. Jeżeli mamy bardzo czułe słuchawki, które potrzebują bardzo małej ilości mocy, możemy właśnie przełączyć na gain w trybie low. Jeżeli chodzi o samo odtwarzanie, tutaj jest taki sam problem, jak właśnie mówiłem wcześniej w przypadku folderów, czyli po prostu tekst, który się przewija się bardzo wolno, więc najczęściej muszę po prostu poczekać, jeżeli jest bardzo dużo właśnie wykonawców, na to, jaki aktualnie tytuł piosenki leci, co jest troszeczkę frustrujące. No i najbardziej frustrującą rzeczą jest tutaj sama okładka. Dlaczego jest bardzo frustrującą rzeczą? Otóż rozdzielczość jest bardzo dziwna. Jak możecie zauważyć, na dole jest tak jakby właśnie ta powierzchnia trochę przezroczysta, dzięki czemu jest ona właśnie wykorzystywana na samą okładkę, przez co daje to bardzo dziwną proporcję. I w większości moje albumy są właśnie w rozmiarze 1:1, czyli po prostu są kwadraty. X-Duo stara się właśnie to wykropować tak, żeby to pasowało jakby pod jego ekran i najczęściej one są tak tragicznie skropowane, że wszystkie napisy, które znajdowały się w górnej albo dolnej części bądź po bokach, po prostu są ucięte totalnie, tak perfidnie ucięte i jedynie jak coś po prostu było totalnie na środku, to jeszcze to jakoś dobrze wygląda. Najlepiej jak po prostu macie okładki bez żadnych napisów, wtedy to jeszcze wygląda jak cię mogę, ale ogólnie jeżeli chodzi o okładki, to X-Duo sobie z tym nie radzi i to wygląda bardzo źle. No i teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli do tego, jak X-Duo X32 gra. I zacznijmy od wzmacniacza. Otóż, jak wcześniej powiedziałem, mamy tutaj do dyspozycji moc 210 mW przy impedancji 32 ohmów. Oczywiście jest to sucha specyfikacja, dlatego też tutaj poręczę się po prostu słuchawkami, które posiada na co dzień i ich słucham. Vimoda Crossfade M100, czyli słuchawki bardzo wydajne, impedancja 32 ohmy, czyli tak naprawdę w większości słuchawki, których będziecie normalnie używać w przypadku DAPA. Jest tutaj bardzo dobrze, jeżeli właśnie chodzi o sam pobór mocy, to potrzebuje średnio tylko i wyłącznie 35 jednostek głośności w trybie low gain, czyli właśnie niskiej mocy, żeby dostać bardzo wysoką głośność. Tak więc tutaj jest jak najbardziej spoko. I jest KHF 2010, impedancja około 60,
Wydajność prądowa też jest całkiem spoko, ponieważ potrzebuję tylko 45 mniej więcej jednostek i dostaję taką samą głośność, jak mam w przypadku właśnie Wimodek. No i teraz jeszcze taki dodatkowy, bonusowy jakby faworyt, który nie powinien być w ogóle pod ten odtwarzacz podłączany bez żadnego ampa, czyli właśnie DT440 Vintage, rewizja z 1976 roku, który posiadał przetworniki 600-ohmowe. Nie polecam w ogóle żadnych słuchawek 600-ohmowych podłączać pod X-Duo. Z 300-ohmowymi zakładam już będzie duży problem. Wydaje mi się, że maksymalna granica to będzie jakieś 250 ohmów, ale tylko w przypadku, kiedy słuchawki będą naprawdę wydajne prądowo. Bo ogólnie rzecz biorąc, w tym przypadku potrzebowałem wysokiego poboru mocy, czyli właśnie high gain i 95 jednostek, żeby dostać taką samą głośność jak w przypadku isków czy Wimodek, ale byłem święcie przekonany, że to jest niewystarczająco, żeby właśnie je dobrze napędzić. Dlatego też coś, co jest bardzo ważne w tych słuchawkach, czyli właśnie scena, czy też sama separacja, no nie były takie właśnie dobre na X-Duo, jak były na przykład na moim interfejsie, który w sumie też sobie nie radzi jakby z tymi słuchawkami, więc jeżeli czekacie na ich recenzję, bo wam teraz zainteresowały, to poczekacie spokojnie do stycznia, zanim dorwę jakiś dobry wzmacniacz, żeby je napędzić, ale nieważne. Przejdźmy teraz do DAC-a. Jak już powiedziałem, jest tutaj chip AK4490, ale od razu przestrzegam, nie powinniście się tym kierować, ponieważ każdy chip AK4490 w dowolnym urządzeniu będzie grało inaczej, ponieważ najważniejsze jest tutaj implementacja. No ale dobra, nieważne. Jak tutaj właśnie to wygląda? Otóż brzmienie jest takie całkiem analityczne, mógłbym powiedzieć. Jest ono przede wszystkim uniwersalne, ponieważ X-Duo nie stara się w żaden sposób podbijać żadnych częstotliwości. Z racji tego, że on właśnie gra tak analitycznie, to po prostu, jeżeli w piosenkach mamy jakieś takie zaawansowane części, w których jest po prostu jakby dużo się dzieje, jest dużo instrumentów, jest najważniejsza separacja, to X-Duo jak najbardziej radzi sobie tutaj z reprodukcją i wszystko to po prostu usłyszymy, jeżeli jesteśmy w stanie to usłyszeć po prostu na tych słuchawkach, co jest jak najbardziej dobre. Jeżeli chodzi o scenę, to można powiedzieć, że scena oczywiście tutaj nie jest duża i zazwyczaj w większości DAP-ów właśnie w tej jakby półce cenowej nie posiada zbyt dużej sceny, ale X-Duo i X-32 mają troszeczkę większą niż są właśnie pozostałe, dlatego też można jakby troszeczkę usłyszeć więcej, ale nie zrozumcie mnie źle, to nie jest jakaś taka ogromna scena, to jest jakby taka dosyć malutka scena, jest w miarę zbita, ale troszeczkę szersza niż to zazwyczaj była właśnie w tej półce cenowej, co jest jak najbardziej spoko. No i na koniec trzeba jeszcze oczywiście powiedzieć o baterii, czyli ile nasze X-Duo może grać. Jeżeli chodzi o obietnicę producenta, jest to 13 godzin. Szczerze powiedziawszy, nigdy mi się nie udało dobić 13 godzin. Zazwyczaj kończy się to gdzieś koło 11 godzin, jeżeli chodzi o moje granie. To nie jest zbyt dobry wynik, jeżeli chodzi o takie typowe odtwarzacze, które mają po 25-30 godzin właśnie słuchania muzyki, ale one najczęściej mają 10 razy mniej mocy niż właśnie ma X-Duo, tak więc to trzeba mieć na uwadze, ale też można powiedzieć, że jeżeli posiadacie szybką ładowarkę, jakieś takie właśnie 2,5 A, to X-Duo naładuje się w 2 godziny, więc to jest jak najbardziej spoko. No i teraz podsumowanie. Za swojego X-Duo X32 dałem 459 zł. Jeżeli chcielibyście kupić tego DAP-a, to macie 3 wyjścia. AliExpress kosztuje jakieś 430 zł, ale oczywiście musicie czekać na wysyłkę i gwarancji tak naprawdę nie macie, bo jest tylko chińska, więc trzeba to odsyłać do Chin, co jest bardzo problematyczne. MassDrop, ponieważ często jakby są właśnie dropy na tego DAP-a za około 99 dolarów, ale że to jest wysyłka z USA, to możecie natknąć się na celników, jak ja to miałem w przypadku Wimody. I trzecia jest polski dystrybutor właśnie produktów X-Duo. Nazywa się on Audio Heaven i to jest właśnie osoba, od której kupowałem swojego X-Duo i oprócz tego, że dostaję właśnie produkt, dostaję na niego pełną polską gwarancję, to jeszcze dodatkowo dostajecie 3 folie ochronne na ekran, z czego jedna jest już nałożona, co jest jak najbardziej spoko. I szczerze powiedziawszy, ja wam bardzo polecam właśnie kupno właśnie ze sklepu Audio Heaven. W żaden sposób Audio Heaven mi nie zapłacił, żeby to po prostu powiedzieć, tylko jak najbardziej polecam właśnie od nich kupować, ponieważ oni posiadają w większości właśnie najnowsze produkty od X-Duo, a także produkty od innych właśnie firm i są głównie skupieni właśnie na sprzęcie audio. I teraz pewnie ktoś z was powie, no dałeś 470 zł za coś, co mogłeś po prostu dołożyć do lepszego telefonu, jak na przykład Xiaomi Mi A1 czy A2 i byłbyś z tego naprawdę zadowolony. No ja mówię, no niby tak, pewnie dla kogoś by to pewnie grało, ale szczerze powiedziawszy, ja wolę oddzielne urządzenie, ponieważ mamy tutaj oddzielną baterię, dzięki czemu nie musimy właśnie tracić baterii w telefonie.
telefonie. Druga sprawa, jest tutaj oczywiście USB DAC, dzięki czemu mogę używać to jako oddzielna karta dźwiękowa. Jest tu dwukierunkowe Bluetooth, dzięki czemu mogę używać tego jako odbiornik Bluetooth dla mojej wieży na przykład w domu. Czy też jako podłączenie bezprzewodowo słuchawek do laptopa, które są na kablu. Mamy także właśnie tutaj wszystkie wszelakie feature'y muzyczne, czyli po prostu wszystkie praktycznie formaty muzyczne, jakie możemy odtwarzać. To wszystko działa naprawdę responsywnie. I mamy fizyczne przyciski. To jest dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy. Fizyczne przyciski to jest najważniejsza rzecz. To jest po prostu świetne. Mamy tutaj wzmacniacz, który jest naprawdę mocny. I jeżeli posiadamy jakieś słuchawki 150 ohmów, czy może nawet 250 ohmów, to telefon już sobie nie poradzą, a X-Duo powinien sobie poradzić całkiem dobrze. Więc to są po prostu takie małe rzeczy, które składają się na to urządzenie i jeżeli wszystkie przekalkulujemy, to wydaje nam się, że tak właśnie w jednym opakowaniu to X-Duo naprawdę ma sens. I nawet jeżeli byłaby osoba, która potrzebowałaby tylko jednej rzeczy od tego właśnie DAP-a, to jak najbardziej i tak bym mu go polecił, ponieważ jest on naprawdę świetny i bardzo chętnie polecę go właśnie każdemu. No jedynym problemem jest właśnie ten interfejs, ale tak naprawdę to jest jedyny problem. Jeżeli by tylko dodali właśnie na górze zegarek, to byłbym w niebo wzięty i nic bym już tak naprawdę nie miał do zarzucenia. Tymczasem ja się z wami żegnam. Ja nazywam się Bitwolf, a to była recenzja X-Duo X3 II. Trzymajcie się i na razie.